Iloczyn c z kropeczką, czyli po co komu dziwne mnożenie. Cześć, witaj z tej strony Mateusz. No i może na początku, w celu zagajenia rozmowy, przypomnijmy na czym polega zwykłe mnożenie. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, po dodaniu tego określenia, zwykłe. No więc sytuacja jest taka, że mamy dwa nawiasy, w każdym z tych nawiasów znajdują się cztery składniki, i następnie trzeba wykonać mnożenie tych dwóch nawiasów. Jak to zrobić? No, chyba dobrze wszyscy doskonale wiedzą, że, no bo podają to w szkole, że wystarczy pomnożyć każdy z każdym. Może doprecyzuję, że chodzi o każdy z pierwszego nawiasu, z każdym z drugiego nawiasu, żeby nie było tak, że ktoś mnoży A1 z A4, no bo to nie o to tutaj chodzi. A zatem mamy 16 opcji, ponieważ z pierwszego nawiasu można wybrać na 4 sposoby, i potem, niezależnie od tego, co zrobiliśmy z, z pierwszym nawiasem, z pierwszego nawiasu wybraliśmy, to z drugiego możemy też wybrać na 4 sposoby. Daje nam to razem 16 możliwości. No i tu póki co żadnej Ameryki nie odkryliśmy, ale no właśnie, o ktoś by się tutaj przyczepił, no do, do ale zaraz. Mieliśmy wykonać mnożenie, ale to, co tutaj widzę na dole, to przecież dalej są mnożenia i to nawet nie jedno, ale wiele no bo na przykład a1 trzeba pomnożyć z b1, a1 z b2, a2 z b3 i tak dalej. Owszem, tylko zauważmy, że te mnożenia, które są tutaj na dole, to już jest mnożenie dwóch liczb rzeczywistych, to zakładamy, że jest oczywiste. A to, co było u góry, no to już było pomnożenie dwóch nawiasów, czyli jakby pytanie o trochę innego, trochę innego rodzaju. Oczywiście w przypadku, kiedy to a1, a2, a3, a4 jest znane, to wystarczy ze sobą dodać, to samo zrobić w drugim nawiasie o ile są znane te b1 b2 b3 b4 i następnie pomnożyć te dwie liczby. No ale co w przypadku kiedy my nie wiemy na tym etapie ile to a1 a2 a3 a4 wynosi? No to wtedy chcąc wykonać podobnie z tym b, jak nie wiemy b1 b2 b3. No to wtedy chcąc wykonać to mnożenie, no to należałoby zapisać to, co mamy na dole. Dobra. No ale żeby może nie było za prosto, to jak przystało na Szalonego naukowca, zdefiniujmy inne mnożenie. Czyli mamy do pomnożenia takie dwa nawiasy, takie same dwa nawiasy, ale mnożymy je w inny sposób. I według tego mnożenia wychodzi na to, że mamy A1B1 dodać A1B2 dodać A2B1 dodać A1B3, A2B2, A3B1, A1B4, A2B3, A3B2, A4B1. Tak, tylko że tutaj jest tylko 10 składników, a w tym, co było poprzednio, było aż 16. Co więcej, to jest 10 składników wybranych z tych 16, czyli czegoś tu ewidentnie brakuje. To nie ma sensu. Jaki w tym w ogóle jest sens? Po co komu takie dziwne mnożenie? Co ten Kowalski znowu wymyślił? że to są istne, jakieś drdy małe. No właśnie. Mnożenie wydaje się bezsensowne. Ale jak to często bywa w matematyce, oczywiście w matematyce każdy sobie może zdefiniować co tylko sobie żywnie chce. Pojawia się potem oczywiście pytanie o użyteczność tego. No i właśnie ja tutaj definiuję takie mnożenie, nazwę je mnożeniem c z kropeczką, no, czemu by nie? I pytanie oczywiście jest, po co mi coś takiego i czy to w ogóle będzie użyteczne? No jak się okaże w dalszym ciągu tego nagrania wideo, takie mnożenie okaże się bardzo użyteczne, ale o tym w dalszym ciągu. Żeby nie ograniczać się do pomnożenia nawiasów tylko konkretnie o czterech składnikach, podaję tutaj wzór w przypadku, kiedy należałoby pomnożyć nawiasy o dowolnej liczbie składników, oczywiście o ile oba te nawiasy mają po tyle samo tych elementów. Przyjrzyjmy się może, jak ten wzór działa, no bo mamy tak: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. No to chcemy wyznaczyć te kolejne C, jak one by tutaj szły. No to według tego wzoru mamy tak, C1, N jest 1, czyli mamy sumę od K równego 1 do 1, czyli w zasadzie mamy po prostu 1, 1 taki iloczyn. K jest 1, czyli mamy A1, następnie K jest 1, N też jest 1, no bo liczymy C1, więc tu mamy tak, 1 i 1 to się wybija, zostaje 1, czyli B1, B1 czyli mamy A1, B1. Popatrzmy na C2. No w tym momencie n już jest równe 2, zaczynamy sumą od k równego 1 do 2, najpierw dla k równego 1, mamy tak a1, b, n w tym wypadku jest 2, czyli mamy 3, minus to 1, czyli 2. Następnie mamy sumę, k się zwiększa, no bo mało być od 1 do 2, no to teraz jest k jest do 2, no bo dla jedynki już przeanalizowaliśmy, teraz dla dwójki, czyli mamy a2. Następnie Bn, tu jest 2, plus 1, no i K w tym momencie jest 2. Czyli mamy 2 i 2, to się wybija, zostaje 1. Czyli B1. Zobaczmy na C3. W analogiczny sposób. N w tym momencie jest 3, czyli mamy sumę od K równego 1 do 3. Zatem mamy A1. Następnie B. N jest 3. 3 plus 1 to 4, minus K. Które w danej chwili jest 1, czyli 2. Świetnie. Yy, 3, przepraszam. Tak, bo n było 3 plus 1 to jest 4, minus to 1, czyli 3. Następnie dodajemy znowu. K teraz się zwiększa na 2. Mamy od 2 do, do 3. K2, a2 B. N znowu jest 3. 3 plus 1 to 4. Minus to 2, czyli daje nam B2. Ok. Następnie kasie zwiększa do 3, czyli mamy A3. I teraz Bn, N w tym wypadku cały czas na tej całym wierszu, jak to analizujemy, ma 3, więc jest to B3 plus 1 to 4. No minus to aktualne K, które w tym momencie wynosi już 3, daje nam to B1. No i tak dalej. Zobaczmy, że to jest dokładnie to, co mamy tutaj po lewej stronie zapisane. I w analogiczny sposób C4 możemy tutaj wypisać zgodnie z tym wzorem. I mamy tą ostatnią linijkę. No C5 już nie ma, bo zobaczmy, że wtedy n byłoby 5. K zaczyna się od 1. Czyli tu jest A1, A2, A3, A4. I na końcu by trzeba wziąć A5, a przecież my nie mamy A5. Więc w tym momencie w zasadzie kończymy. Jest tutaj zresztą to doprecyzowane, że mamy tylko dla n od 1, 2, 3 do 4. To, co teraz tutaj widać, to to. Co by było, gdybyśmy jednak uwzględnili kolejne TC, wypisali je i zobaczyli, czy przypadkiem tam nie znajdą się te nasze brakujące składniki? No i okazuje się, że się znajdą. Znajdzie się tutaj A4, A2b4, 4 A3b3, A4b2, A3b4, A4b3, A4b4. Z tym, że no z tymi C musimy w tym momencie zejść na C5, C6 aż do C7 żeby uwzględniły się te wszystkie składniki, ale niestety są dwa problemy. Przede wszystkim takie, że musimy używać tutaj A5, 6 i 7, których nie mamy w tych nawiasach. Ponadto musimy używać B, B5, B6, B7, których też nie mamy w tych nawiasach. A nawet gdybyśmy je mieli, to po dodaniu tych kolejnych C5, C6, C7 powstanie nam zupełnie inna suma, która będzie mieć dodatkowo jeszcze jakieś dziwne składniki A1, B5, które no Sprawią, że ta wartość będzie inna niż to, co chcieliśmy pomnożyć, i na pewno to w dalszym ciągu nie będzie tym samym. No właśnie. Na razie to z tym tutaj zostawiam Cię z tym na parę sekund zadumy, a za chwilę się okaże, co my z tym możemy dalej począć. Ale to, co chciałem w tym slajdzie pokazać, to właśnie pokazać, że w tych dalszych C pojawiłyby się te brakujące składniki. Oczywiście to w tym momencie nie jest równe, no bo. Iloczynce z kropeczką zdefiniowaliśmy inaczej, To tylko hipotetycznie dopisaliśmy, także nie jest to równe, albo zostawiamy, że jest równe, a to skreślamy i tylko zostawiłem to, dopisałem to tylko w celach obserwacji, żeby no, poruszyć Twoją intuicję. To, co widzimy na tym slajdzie, to jest w zasadzie dokładnie to samo, co na slajdzie poprzednim. Jedyna różnica jest taka, że zmieniłem tylko indeksy. Nazwy. Zamiast A1, A2, A3, A4 jest A0, A1, A2, A3. Podobnie. Zamiast B1, B2, B3, B4 jest B0, B1, B2, B3. Czyli zacząłem indeksować od 0. No i wtedy w analogiczny sposób wszystkie te indeksy w tej sumie się pozmieniają. Na o 1 mniej. Po co to tak? No po to, że za chwilę będziemy właśnie używać tego wzoru, mnożenia C z kropeczką e, i tam będzie nam to potrzebne w kontekście indeksu od 0. Analogicznie wówczas, jeżeli zmieniam te indeksy, to zmienia się także wzór opisujący to mnożenie. Mianowicie mamy tutaj na szaro na dole zamiast cn suma od k równego y 1 do n ak bn plus 1 minus k, no to przechodzi nam to w sumę indeksy cn w sumę od k równego y 0 do n a, k, minus k, no wynika to po prostu z tego, że indeksujemy tutaj od zera i jest ta drobna modyfikacja, ale jak ktoś prześledzi sobie ten wzór, warto zrobić to jako ćwiczenie i okazuje się, że mu uzyskamy dokładnie te same elementy, które są tutaj wypisane. Tak sam sposób analizować, przeanalizować ten wzór, jak zrobiliśmy to dwa slajdy wcześniej. Zostawmy na chwilę nasz iloczyn c z kropeczką, za chwilę do niego wrócimy. I weźmy, rozważmy pewną funkcję f od x równą e do x. Okazuje się, że taką funkcję e do x można zapisać inaczej, przy pomocy szeregu potęgowego. Czyli mamy tutaj od n równego 0 do nieskończoności, czy też w nieskończoność, x do n tej przez n silnia. Tak, no i tutaj wymagam w zasadzie od ciebie wiary, że to jest prawda. Nie chcę tego w tym miejscu uzasadniać, że faktycznie tak jest. Natomiast to nad czym warto się tutaj zastanowić, o przede wszystkim o przede wszystkim jest to, że to jest równe. To nie jest tak, że to e do x jest przybliżone przy pomocy takiego szeregu, tylko jest to dokładnie równe, bo mamy tam nieskończoność u góry, a jak dobrze wiadomo, a przynajmniej powinno być wiadomo, powtarzam to bardzo często, że taki zapis, gdzie mamy taką znak sumy i jest nieskończoność u góry, czyli szereg Rozumiemy w ten sposób, że jest to granica przy N dużym dążącym do nieskończoności, jak to widać to na dole na czerwono, z pewnej sumy skończonej, no bo jest do dużego N, od N równego małego 0 do dużego N, czyli skończona suma. Ale to co się dzieje, to właśnie to, że to duże N zwiększamy, zwiększamy, zwiększamy i w tym sensie granicznym, tym lim, ta wartość, do której to biegnie, będzie dokładnie równa temu e do x. Powiedziałem wartość, choć tak naprawdę mamy tutaj funkcję, no bo tam jest x zmienna w tym szeregu, no ale chodzi o to, że ta funkcja, która powstaje, graniczna, to właśnie będzie dokładnie E do X. Tak należy rozumieć szeregi. No dobrze, ale to co tutaj widzimy na kolejnym slajdzie, to jest mianowicie to, że skoro tak jest, że to E do X możemy zapisać przy pomocy takiego szeregu, no to okazuje się, że Jakie to ma konsekwencje? No, mianowicie takie, że jeżeli my sobie za x wstawimy 2, albo za x wstawimy minus 3, albo za minus 1, to powstają nam odpowiednie szeregi liczbowe. Już bez x, a tylko liczbowe. Oczywiście każdy dobrze wie, że e do kwadratu razy e do minus 3 jest równe e do minus 1. No, zgodnie ze wzorami szkolnymi, jeżeli mamy a do jakiejś potęgi n tej, razy a do potęgi m tej. No to jest to a do potęgi n plus m, czyli do minus pierwszej. No dobrze, no to z drugiej strony, skoro każde z tych e możemy pozamieniać na szeregi liczbowe przy podstawieniu za x odpowiednio 2 minus 3 bądź minus 1, no to wniosek jest jeden słuszny, że wychodzi z tego, że szereg liczbowy od n równego 0 w nieskończoność n2 do n tej przez n silnia, razy to, co jest w drugim nawiasie kwadratowym, czyli gdy x jest minus 3. Jest równe temu, co mamy po prawej stronie. To nas zatem prowadzi do bardzo ciekawego pytania. Mianowicie mamy dwa szeregi o wyrazach AN i o wyrazach BN, i w wyniku tego pomnożenia ich powstaje nowy szereg o wyrazach CN. No właśnie, w jaki sposób te wyrazy CN są determinowane przez te wyrazy AN i BN? Jakim wzorem? Dokładnie. Jak to się podaje? No i właśnie jak pewnie już przez skórę się domyślasz, tu okaże się użyteczny nasz wzór iloczyn C z kropeczką, póki co, który wydawał się póki co totalnie bez sensu. To okazuje się, że te wyrazy CN są właśnie dokładnie zdeterminowane tym właśnie iloczynem, tym dziwnym iloczynem. I co się okazuje, że jak tak określimy te wyrazy CN, to ten powstały szereg będzie dokładnie równy iloczynowi tych dwóch szeregów. Niewiarygodne. Ale prawdziwe i faktycznie tak jest. Jeżeli masz z tym problem, to wiedz, że nie jesteś sam lub sama. Ale okazuje się, że to faktycznie będzie działać. I nasz iloczyn, który początkowo wydawał się totalnie bez sensu i bzdurny, nagle okazał się bardzo użyteczny. I to jeszcze prowadzi do całkiem, nawet nie całkiem, no całkowicie poprawnych wyników. Jakim prawem to w ogóle może działać? Jak to się odbywa? Jakim cudem to jest w ogóle sobie równe? Przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. No, mamy dokładnie ten sam wzór, ten iloczyn C z kropeczką. Zobaczmy, że tu mamy szereg od równego nieskończoności, to mamy nieskończoność, czyli możemy równie dobrze napisać równość Cn z tym. No, ale ja już to wrzuciłem, to Cn w szereg, ten wyraz Cn w szereg, obudowałem tym szeregiem, że to także będzie wtedy równy. Przyjrzyjmy się temu iloczynowi, temu śmiesznemu iloczynowi jeszcze raz. Czyli tak, jak mieliśmy te cztery wyrazy w jednym nawiasie, cztery wyrazy w drugim nawiasie, no to ten iloczyn definiował to dotąd, tak, tego póki co nie ma. Czyli te 10 wyrazów. No ale powiedzieliśmy sobie, że gdyby było tak, jakimś cudem, gdybyśmy dysponowali tych kolejnymi A, i wypisali te kolejne C, to w tych kolejnych C znajdą się te brakujące. Te brakujące sześć wyrazów, tak aby ten iloczyn był taki, jak w tym poprawnym. W zwykłym sensie mnożenia. No dobra, no to powiększmy sobie. Zobaczmy, że my cały czas jesteśmy w szeregach. Mamy dwa do pomnożenia szeregi. Szereg od n równego 0 w nieskończoność an i mamy drugi szereg od n równego 0 w nieskończoność bn. Czyli mamy do dyspozycji te n i bn. Więc jak nam brakuje tych a, mamy do a3, no to sobie dopiszmy, weźmy więcej tych a. I tu z b podobnie, weźmy więcej tych a. Czyli w tym momencie. Jeżeli nie ograniczalibyśmy się do n równego 3, tylko na przykład dalej do n równego 4, 5, 6 i tu tak samo, no to w tym momencie wypisalibyśmy, wtedy ten iloczyn C z kropką skończyłby się tu, no i zawierałby wszystkie te wyrazy, które są potrzebne do n równego 3. Wprawdzie pojawiają się inne wyrazy, no ale te jak najbardziej wtedy już wszystkie znajdą. No właśnie, pojawiają się inne wyrazy. Czyli ten wynik będzie inny, będzie zły, niepoprawny o te dokładnie dodatkowe rzeczy. No ale skoro będzie zły, no to możemy powiedzieć, że my tak naprawdę nie mnożymy do n równego 3, tylko do n równego 6. Tylko, że znowu wtedy okaże się, że brakuje nam pewnych wyrazów. No ale znowu możemy to n zwiększyć. Jeżeli to n zwiększymy, to w tych dalszych tutaj linijkach pojawią się te brakujące. Elementy, których nie ma przy n równego 6, wypisując je tym zwykłym iloczynem, ale w tych kolejnych linijkach, przy tych kolejnych n, one się tam znajdą. Nie, nie będzie ich brakować, one tam będą. Tylko, że znowu, jak zwiększymy to n, wypiszemy te brakujące, no to użyjemy dalszych współczynników. No i tak dalej, i tak dalej, możemy to powiększać, powiększać, powiększać w nieskończoność. Możemy tak robić, dlatego, że mamy właśnie nieskończoność więc nigdy nam tych współczynników i indeksów nie zabraknie. Możemy je dowolnie przesuwać, i jedne, i drugie, w związku z czym w efekcie końcowym, przez to, że no efektu końcowego w zasadzie nie ma, ale w sensie granicznym i tak powzględniamy wszystko, co nam jest potrzebne. Dlatego ten wynik będzie poprawny. Czyli w tym wypadku akurat wykorzystaliśmy pewną cechę nieskończoności, że nigdy się nie kończy, zawsze jest kolejny, i to nas prowadzi do bardzo ciekawego wniosku, bardzo nieintuicyjnego, bardzo nieintuicyjnego, no bo wydawać by się mogło, że tam czegoś brakuje, no ale zawsze możemy sobie przesunąć, zawsze powiększyć, wziąć jednak, że wybierzemy n większe. Pamiętajmy, że te szeregi zawsze mają te gr granice, limesy. Dlatego to będzie działać i faktycznie będzie się dobrze zachowywać. Oczywiście, póki co, to ja tylko tutaj tak opowiadam, ale za chwilę się przekonamy, bo wykonamy rachunek, że faktycznie tak będzie. Czyli możemy sobie przesuwać, przesuwać ciągle tą granicę, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. No, a że mamy nieskończoność do dyspozycji, no to wszystko będzie ok. Oczywiście, przeniesienie tego pomysłu do realnego świata, typu, że dodrukowujmy pieniądze, no, ma pewne inne konsekwencje, i to, i to tam tak dobrze nie działa. Ale to już inny temat, zostawmy to. Z pewnością zastanawiasz się teraz, dlaczego to w taki dziwny, pokręcony sposób robimy, a nie po prostu po ludzku weźmiemy sobie A0 i bierzemy kolejne elementy B, B1, B, B0, B1, B2, B3 i tak dalej. Następnie kolejne A i znowu kolejne te elementy z tego drugiego nawiasu. I później dodamy i wszystko będzie pięknie, a nie jakieś kombinowanie z nie wiadomo czym. Otóż to nie działa. Po prostu. Zobaczmy. Pomysł jest taki: bierzemy z pierwszego w nawiasu A0 i mnożymy kolejno z B0, z B1, B2 plus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko zauważmy, że tych B nigdy się nie kończy. Więc w zasadzie wtopimy w tą czarną dziurę i już z niej nie wyjdziemy. Także powiedzenie, że potem weźmiemy A1 i kolejno znowu pomnożymy przez B0, B1, B2 nie ma sensu, bo nie będzie potem. Tu wpadniemy w czarną dziurę, będziemy brać coraz to dalsze b, i nigdy się to nie skończy. Więc podejście takie nie ma sensu. Dlatego robiliśmy to w inny sposób, przy pomocy tego pokręconego mnożenia. Tak, powtórzę jeszcze raz. W przypadku nieskończoności trzeba bardzo uważać, prowadząc, prowadząc rozumowania z... zawierające nieskończoność, trzeba być bardzo ostrożnym. Bo bardzo często będzie to mocno nieintuicyjne, i trzeba uważać, co się robi. Tak, także jak już wpadniesz do czarnej dziury, no to zrób to umiejętnie. Czyli jak już zbiegasz, dążysz do tej czarnej dziury, tej metaforycznej, bo mówimy o nieskończoności, to idź do niej w taki sposób, żeby odpowiednio pozgarniać odpowiednie elementy i zrobić w taki sposób, żeby pozbierać wszystkie, które nam tutaj są potrzebne, te elementy. I dopiero się tam dalej przesuwać coraz to, coraz to dalej do pewnego punktu, który jest w nieskończoności. Dlatego potrzebny nam jest specyficzny iloczyn, który zapewni to. No dobrze, dużo tego gadania. To tamto, siamto, jowanto, ale gdzie są konkrety? No więc teraz właśnie przekonajmy się, że to faktycznie jest prawda. Stosujemy teraz nasz wzór. Mamy tak podane. Jak mamy wyliczać wyrazy tego nowego powstałego szeregu z iloczynu tych dwóch szeregów. Przeanalizujmy sobie to na przykładzie. Mamy tak, E do potęgi drugiej razy E do potęgi minus trzeciej. Wiemy, że powinno nam wyjść E do minus pierwszej. No ale pchamy się w te szeregi i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Czyli tak, E do drugiej zapisujemy to w ten sposób. Podobnie E do minus trzeciej zapisujemy w taki oto sposób. Już mówiliśmy to tam 2, 3, 3. 3. Dwa czy trzy slajdy wcześniej. Zgodnie z naszym wzorem, jeżeli mamy dwa szeregi, to są wyrazy AN, to są wyrazy BN, no to, żeby je pomnożyć, należy zastosować ten wzór, czyli powstaje nowy szereg o wyrazach takich: AK, czyli mamy 2 do N tej N silnia, czyli będzie 2 do K przez K silnia. Jest, mamy tutaj AK, czyli to odpowiada temu. Co dalej? No, później mamy B. B to są takie wyrazy, tylko, że zamiast indeksu n ma być indeks n minus k. No dobra, no więc zamiast minus 3 do n tej jest minus 3 do n minus k. No zamiast n ma być n minus k. Podobnie tu mamy n silnia, zamiast n będzie n minus k silnia. Czyli to odpowiada temu. Co dalej? No dalej zauważmy, że mamy taką oto sytuację. Mamy 1 przez k silnia. Razy n minus k silnie. Tutaj należy przypomnieć wzór na dwumian Newtona. Czyli n po k to jest inaczej n silnia przez k silnia razy tutaj jeszcze n minus k. Zobaczmy, że to jest w zasadzie prawie to samo, co tu mamy tutaj. Z tym, że brakuje nam u góry n silnia. No to zawsze można domnożyć, że tu mamy n silnia. Ja zmarzę to równa się, tak, przedłużę. I mamy podzielić przez n silnia. No można skrócić, jakby nie patrzeć, jest dokładnie to samo. Można pomnożyć i podzielić przez to samo. Wynik się rzecz jasna nie zmieni. W tym momencie to n silnia, z tym k silnia i n minus k silnia zapisujemy zgodnie z tym wzorem za pomocą tego symbolu Newtona. Zostanie nam wtedy 1 przez n silnia. I to też zostało tutaj uczynione. n po k, 1 przez n silnia, bo zostało tutaj. No i reszta, czyli 2 do k. Reszty przepisujemy. Minus 3 do n minus k. Mamy to. Co dalej? No to, co się odbywa dalej, to jest to, że w zasadzie tylko wyrzucamy to 1% silnia przed tą sumę. Możemy to zrobić, no bo ten czynnik, bo tu jest iloczynnie, tu i tu, że ten czynnik, tu nie ma żadnego dodawania, odejmowania niczego, czyli to jest. Iloczyn i jeden z tych czynników można wyrzucić przed tą sumę. No zgodnie z zasadą wyłączania przed nawias. Ponieważ to nie zależy w żaden sposób od k. Czyli się nie będzie modyfikowało przy każdym obiegu, w każdym jest taki sam. Można to wyrzucić przed tą sumę. Czyli mamy szereg od n równego 0 w nieskończoność. 1 przez n silnia i mamy sumę od k równego 0 do n. n po k. 2 do k. minus 3 do n minus k. No ta reszta została po prostu przepisana. Co dalej? No dalej zauważmy, co my tutaj mamy. A mianowicie jest to dwumian Newtona. To był symbol Newtona. Dwumian Newtona. Jak wygląda dwumian Newtona? No mianowicie a plus b do potęgi n tej. Dwumian Newtona, czyli wzór skróconego mnożenia, właśnie na taką sumę do potęgi n tej. A mianowicie dane jest to takim wzorem, że jest to suma od n równego. No, może nie n, tylko jakiś inny. k równego 0 do n, a do potęgi, no niech będzie k, b do potęgi n minus k, żeby w sumie dawało n. No i tu odpowiedni współczynnik, czyli n po k. W skrajnym przypadku a plus b do kwadratu, no to będzie co? Zgodnie z tym wzorem, zobaczmy, n jest 2. K jest na początku 0, czyli mamy n, przepraszam, 2 po 0. Co da dalej? A do 0, b do potęgi, no n minus 0, czyli do drugiej. Dodać k równe 1, czyli 2 po 1, a do potęgi pierwszej, no bo k jest 1, tu n minus k, czyli b do pierwszej. Dodać 2 po 2, no bo k już w tym momencie jest 2. A do drugiej i mamy n minus k, które w tym wypadku jest 2, n było c czas 2, więc mamy 0, czyli b do 0. I co to jest? Eee, co to jest? No to jest przecież wzrost skróconego mnożenia. A plus b do kwadratu równa się a do 0 to 1, czyli b kwadrat. 2 po, 1, po 0 to jest 1. Dodać 2 po 1 to jest 2. A do pierwszej b do pierwszej, czyli ab po prostu. I tutaj mamy a kwadrat. 2 po 2 to jest 1, b do 0 to 1, czyli a kwadrat, czyli wzór skoconego mnożenia. Z tym, że bardziej ogólny jest to wzór, bo możemy tutaj n pozaejść 3, 5, 8, 123 miliony, co tam kolor, sobie chcemy. No i zobaczmy, że to się idealnie to, co tutaj mamy, wpisuje w ten wzór. Mamy sumę od k równego 0 do n, zgadza się. n po k, zgadza się. a do k. I b do n minus k, czyli b minus 3, czyli wychodzi z tego, że to jest nasze a, to jest nasze b. I zgodnie z tym wzorem. Tak, jak ktoś tutaj mu się nie podoba to odejmowanie, to można powiedzieć, że mamy 2, dodać minus 3, no bo b jest minus 3, a jest 2. Czyli mamy to do potęgi n tej, zgodnie z tym wzorem. No i, i zostało nam tutaj jeszcze. Hmm, czyli to wszystko przeszło w to, tak? Ten prostokąt, w ten i reszta, to tu mamy po lewej, no to jest po prostu przepisana. I co my teraz widzimy? My teraz widzimy szereg od n równego 0 do nieskończoności z 2 minus -3 to jest minus 1, do potęgi n tej, minus 1 do potęgi n przez n silnie. A to przecież, jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, jest równe e do minus 1. Czyli faktycznie tak jest. To działa. Ten dziwny iloczyn w kontekście tych szeregów i tego, że mamy te nieskończoności faktycznie będzie działał i e do drugiej razy e do minus trzeciej wykorzystując ten wzór, przeliczając, przekształcając, wykazuje się, że faktycznie w ostateczności wychodzi nam e do minus pierwszej. To, co pragnę tutaj zaznaczyć, to to, że nie był to formalny dowód, ponieważ opowiadałem to tylko na konkretnym przykładzie, a nie przeprowadzałem formalnego dowodu na ogólnym przypadku. Także... To jeszcze o niczym nie przesadza, że faktycznie to zawsze będzie działać. W tym konkretnym przypadku akurat faktycznie działało, ale nie jest powiedziane, że w innych też. Także formalnie to póki co jeszcze nic nie pokazałem. Ale nawet nie zamierzam tego pokazywać, ponieważ zależało mi dużo bardziej na pokazaniu intuicji, zrozumieniu zagadnienia niż na samym formalnym pokazaniu dowodu. Zależało mi na wartości dydaktycznej, a nie na formalnej poprawności. No ale na koniec. Podam definicję, dowodu formalnego też nie przeprowadzę, ale podam definicję na koniec, żeby to wszystko wyprostować. Czyli sytuacja jest taka, formalnie teraz. Niech dane będą dwa szeregi. Taki i taki. Podajmy definicję. Definicja iloczynu kosz jego szeregów. Szereg tej postaci o wyrazach, czyli tych cn o wyrazach, Podanych takim wzorem w kontekście tych dwóch szeregów, gdzie n należy od do zbioru 1, 2, 3, 4 i tak w nieskończoność, nazywamy iloczynem kosiego szeregów. Szeregu tego an i szeregu bn, czyli to samo, co tutaj zapisane. I to jest definicja iloczynu kosziego szeregów. Stąd też tą głupią nazwę wymyśliłem C z kropeczką, no od pana kosziego rzecz jasna. A żeby trochę bardziej zaintrygować, to mamy formalną definicję. Czyli ta definicja nam tylko mówi o tym, że jak mamy dwa szeregi, to możemy stworzyć jakiś inny szereg, którego wyrazy dane są w taki na pierwszy rzut oka pokrętny sposób. I nic więcej. Teraz mamy twierdzenie. Twierdzenie o iloczynu, o iloczynie szeregów. Jeżeli szeregi ten o wyrazach AN i drugi szereg o wyrazach BN, są zbieżne, czyli mamy w założenie wymóg, przy czym co najmniej jeden z nich jest bezwzględnie zbieżny, to ich iloczyn koszego szeregów jest zbieżny, to znaczy wyraża się takim wzorem. Czyli to twierdzenie mówi o tym, że jeżeli są te dwa szeregi AN i BN i spełnione są jakieś warunki, o których może jeszcze powiem dwa słowa, to wtedy jest tak, że ten szereg o wyrazach CN zdefiniowanych w ten sposób będzie równy im iloczynom. Koniec twierdzenia. Czyli pierwsza definicja tylko mówi o tym, że możemy zdefiniować pewien iloczyn kosziego, gdzie powstaje nowy szereg o wyrazach danych tym wzorem z dwóch danych szeregów, a drugie mamy, drugą ramkę mamy twierdzenie, które mówi, że wtedy ten szereg CN przy spełnieniu tych założeń będzie równy iloczynowi tych dwóch szeregów. No, każde twierdzenie składa się w zasadzie z tego, że zakładamy coś, wtedy coś. No i tak samo jest tutaj. No dobrze, powiem Ci jeszcze dwa słowa na temat tej bezwzględnej zbieżności, żeby się tak po prostu z tym nie zostawić. Mianowicie jest tak. Powiedzmy, że mamy szereg AN o wyrazach AN, jest bezwzględnie zbieżny, to znaczy, że szereg zbudowany z wyrazów, które są wartościami bezwzględnych tych wyrazów, jest zbieżny. No bo a, n nie musi być dodatnie. Na przykład może być tam niektóre wyrazy ujemne, albo nawet wszystkie mogą być ujemne. Niektóre mogą być dodatnie, niektóre ujemne, no różne mogą być. Oczywiście cały czas poruszamy się w kontekście szeregów liczbowych rzeczywistych, bo są też zespolone i inne. To na razie zostawiamy, nie jest nam to w żaden sposób potrzebne w kontekście tego, o czym my tutaj mówimy. Rzeczywiste szeregi, o wyrazach rzeczywistych. Jaśniej. No więc. Jeżeli szereg jest zbieżny bezwzględnie, no to jest to trochę więcej niż zbieżny. W tym sensie, że jeżeli jest zbieżny bezwzględnie, no to już z automatu także jest zbieżny. Także nazywnictwo jest tutaj logiczne i nie wprowadza w błąd. Szereg natomiast, który jest zbieżny, ale nie jest zbieżny bezwzględnie, nazywamy warunkowo zbieżnym. No to tylko definicja nazwy. Czyli to słowo warunkowe dodajemy tylko. w w celu podkreślenia, że nie jest on zbieżny bezwzględnie. Wystarczyłoby powiedzieć, że jest zbieżny. No. Oczywiście, dla szeregów o wyrazach dodatnich, zbieżność bezwzględna to, to to samo co zwykła zbieżność. No bo jak mamy wyrazy dodatnie, no to wartość bezwzględna na tych wyrazach nic nie zmienia. Jest to dokładnie ten sam szereg, o którym mówimy, więc to jest jedno z drugim się dokładnie pokrywa. No dobrze, i dlaczego jest to ważne? Otóż jest tak, że w szeregach, które są tylko warunkowo zbieżne, czyli nie są zbieżne bezwzględnie, czasami dodawanie nie jest przemienne. Tak? Nie pomyliłem się. Tu nie ma błędu. Dodawanie nie jest przemienne. Czyli przestawienie wyrazów w dodawaniu może sprawić, że uzyskamy inny wynik. Co może dziwić, co może być szalone wręcz, ale tak właśnie jest. Pamiętajmy, że cały czas my się tutaj ocieramy o nieskończoność. A jak my dotykamy nieskończoności, to tam się dzieją różne dziwne nieintuicyjne rzeczy, jak chociażby to, że przedstawianie wyrazów powoduje inną sumę. To w sumie też trochę materiał na inny film o tym może kiedy indziej. No i właśnie dlatego mamy w iloczynie Kosziego ten wymóg, że jeden z nich musi być bezwzględnie zbieżny, bo jak będzie bezwzględnie zbieżny, czyli to trochę więcej niż zbieżny, no to wtedy możemy machać sobie dowolnie, przestawiać wyrazy, które ze sobą dodajemy w jakiejkolwiek kolejności, nie ma to znaczenia. I co ciekawe, okazuje się, że nie, nie musimy wymagać, żeby oba były bezwzględnie zbieżne, wystarczy tylko, żeby jeden z nich był bezwzględnie zbieżny. Dlatego te wymagania się pojawiły w tej formalnej definicji. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do lajkowania, napisania komentarza. Bardzo zawsze jestem ciekaw tych komentarzy, które się pojawiają pod nagranym jakie są Twoje refleksje, odczucia po tym nagraniu jak również do udostępnienia tego materiału wideo, jeżeli uważasz, że ktoś inny byłby tym zainteresowany i jest to wartościowe. A tymczasem, trzymaj się, cześć.